Zakładając, że h' od minus 4 jest równe 0, jakie jest poprawne uzasadnienie, oparte na rachunku różniczkowym, tego, że h ma w punkcie x równy minus 4 maksimum lokalne. Czyli wiemy, że pochodna zeruje się w minus 4, i mamy dany wykres samej funkcji h, no i mamy dany wykres jej drugiej pochodnej na pomarańczowo. Na niebiesko mamy wykres funkcji h. Czyli wiemy, że w minus czwórce, czyli tutaj, pochodna się zeruje, co oznacza, że nachylenie stycznej do wykresu jest równe 0. No, jeżeli jest maksimum albo minimum, no to wiadomo, że tam nachylenie stycznej musi być równe 0, ale to nie jest jeszcze warunek wystarczający. Musimy tutaj coś jeszcze więcej wiedzieć. No to popatrzmy na te odpowiedzi, które tutaj mamy. Pierwsza odpowiedź. H'', czyli druga pochodna od minus 4, jest ujemne. Jeżeli druga pochodna jest ujemna, to co to znaczy? To znaczy, że pierwsza pochodna, czyli H' maleje. Pierwsza pochodna maleje w otoczeniu tego punktu. Czyli nachylenie stycznej cały czas maleje i wiemy, że w tym punkcie przechodzi przez 0, czyli maleje i przechodzi przez 0, czyli musi zmienić się z dodatniego na ujemne. To nam już coś mówi. No, też wiemy z definicji, że jeżeli druga pochodna jest ujemna, to znaczy, że sama funkcja jest wklęsła. I wykres w otoczeniu tego punktu jest wklęsły, czyli funkcja, powiedzmy, jest wklęsła tutaj. To co to znaczy, że jest wklęsła? To znaczy, że ma kształt takiej odwróconej litery U. No i rzeczywiście, jak mamy taką odwróconą literę U, no to tutaj nachlenie stycznej cały czas maleje. Najpierw jest dodatnie, potem staje się równe 0. I potem jest ujemne. No czyli rzeczywiście tutaj mamy, musimy mieć tutaj maksimum lokalne w otoczeniu tego punktu. No i to jest odpowiednie uzasadnienie. Oparte na rachunku różniczkowym możemy zaznaczyć, że to jest prawidłowa odpowiedź. Jeżeli druga pochodna w jakimś punkcie, w którym pierwsza pochodna się zeruje, jest ujemna, to w tym punkcie mamy maksimum lokalne. Gdyby druga pochodna była dodatnia, to wtedy funkcja byłaby. Wypukła i mielibyśmy wtedy minimum lokalne. A tak jest maksimum lokalne. No ale zobaczmy te pozostałe odpowiedzi, żeby, żeby się upewnić, że na pewno możemy je wykluczyć. Druga odpowiedź. H rośnie na lewo od x równego minus 4 i maleje na prawo od tego punktu. No to rzeczywiście, jak popatrzymy, no to tutaj na lewo od tego punktu rzeczywiście funkcja nam rośnie, a tak tutaj rośnie, a na prawo. Maleje, tutaj funkcja rośnie, tutaj maleje. Ale to nie jest uzasadnienie oparte na rachunku różniczkowym. Bo tutaj się nie odwołujemy w ogóle do pierwszej i drugiej pochodnej. I dlatego właśnie wykluczamy tę odpowiedź, że nie, nie jest oparta na rachunku różniczkowym. Kolejna odpowiedź. Druga pochodna osiąga minimum lokalne w punkcie x równym minus 4. No i rzeczywiście wygląda na to, że tak jest. Ale. Weźmy inny kolor. Gdybyśmy mieli na przykład. Taki wykres tej drugiej pochodnej. I tutaj rzeczy też miałaby minimum lokalne, ale byłaby cały czas dodatnia. No to gdyby druga pochodna była cały, cały czas dodatnia, no to funkcja byłaby wypukła, czyli nie mielibyśmy maksimum, a wręcz przeciwnie, minimum. Czyli widzimy, że to czy druga pochodna ma minimum, czy maksimum, to akurat nie ma tutaj znaczenia. Liczy się to, jaki jest znak tej drugiej pochodnej. Czyli tę odpowiedź też możemy wykluczyć. No i wreszcie ostatnia odpowiedź. Druga pochodna jest wypukła. Tutaj znowu możemy odwołać się do tego przykładu na zielono. Przedstawiam wykres drugiej pochodnej, która jest jednocześnie wypukła i dodatnia. Czyli sama funkcja będzie wtedy wypukła. Natomiast na pomarańczowo mamy wykres pochodnej, która w otoczeniu naszego punktu interesującego jest wypukła, ale ujemna. Czyli sama funkcja będzie wklęsła. Czyli widzimy, że wypukłość drugiej pochodnej nie ma znaczenia. Znowu, liczy się znak, a nie to, czy jest wypukła, czy wklęsła. Czyli to sobie też wykreślamy.